Zapraszam do zakupu najtańszych końców w sieci do FIFA 15. Najszybsza dostawa, wiele form płatności. Polecam. Teraz grając na PlayStation możecie załapać się na naprawdę fajną ofertę, tak więc jeśli jesteście zainteresowani, sprawdźcie linki w opisie. Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w kolejnym odcinku Pod Lupą. Na początku chcę wam podziękować naprawdę mocno za odbiór poprzedniego odcinka. Naprawdę zostawiliście dużo łapek w górę, więc jestem wam za to mega wdzięczny. Jeśli pod tym odcinkiem po raz kolejny przybijecie 300 łapek, będzie naprawdę super. Słuchajcie, dziś testujemy sobie Pola Pogbę. No i miałem sporo problemów, gdzie ustawić tego zawodnika, ponieważ jego overall to 91, a statystyki naprawdę zmiatają. 85 tempa, 91 strzałów, 90 podań, 95 dryblingu, 85 obrony i 95 fizyki, więc stwierdziłem, kurczę, żal będzie mi go ustawiać na środkowym pomocniku, szczególnie do recenzji, gdzie chcę, żeby strzelił jak najwięcej goli i żebym sprawdził tu jego ofensywną wartość, no bo nie, ponieważ wiem, że w obronie będzie sobie radził, więc ustawiłem go na środkowym pomocniku ofensywnym, ale tam niestety ze względu na mój styl gry, no był bardzo mocno pomijany, ponieważ ja środkowym pomocnikiem ofensywnym po prostu podaję piłkę do napastników, tak więc ustawiłem go na napastniku, gdzie strzelił w 10 spotkaniach 7 goli, zaliczył 4 asysty. Biorąc pod uwagę to, że na samym napastniku zagrał 8 spotkań, wynik nie jest zły, ale nie jest też imponujący i słuchajcie, od razu, mimo tych statystyk, które są naprawdę genialne, no zobaczcie, tylko 4 rubryczki są niezielone, a nawet nie są czerwone, tylko są pomarańczowe. Słuchajcie, mimo tych statystyk nie radzę wam kupować Pola Pogby jako zawodnika, który ma prowadzić waszą obronę, ma być centralnym punktem, ma prowadzić waszą ofensywę, ma być centralnym punktem waszej ofensywy, ponieważ raczej się tam nie sprawdzi. Tutaj jeszcze widzicie statystyki jego rzutów wolnych, no i miałem duży też problem z rzutami wolnymi, ponieważ jego siła to 99, a celność tych rzutów wolnych to jedynie, nazwijmy to, 74. Ogólnie normalnie byłaby to bardzo dobra celność, ale miałem problem, żeby skalibrować to z tą ogromną siłą wkładanej w wykonywanie stałych fragmentów gry. Tak więc wracając do mojej opinii o Polu Pogbie, słuchajcie, tu zobaczycie parę fantastycznych goli, bo naprawdę strzela się nim fantastycznie. Jednak nie jest to zawodnik, moim zdaniem, którego warto jest stawiać na napadzie, którego warto jest stawiać jako środkowego napastnika, bo tam też go próbowałem potem i coś mi w nim nie pasowało. Jest świetnym środkowym pomocnikiem, ale nie jest to wtedy zawodnik, który będzie wam błyszczał w każdym spotkaniu. Jasne, może mieć świetne uderzenia z dystansu, które ogólnie ta karta ma naprawdę fajne. Może jak gdyby być bardzo wartościowym, ale nie do końca jest to chyba zawodnik, którego kupicie i zbudujecie wokół niego skład i będzie gwiazdą waszego zespołu, więc musicie być tego świadomi, ponieważ nie jest to zawodnik tani. Obecnie jego widełki są pomiędzy 600 a 1 000 000, ale jako że jest wyginięty na rynku, to jest to 1 000 000, tak więc jego cena raczej skoczy w górę, więc jeśli lubicie grać i opieracie swoją grę na środkowych pomocnikach, naprawdę na sile środka pola, to jest to zawodnik dla was. Ale jeśli myślicie o zakupieniu go, tak jak mówię, jako jakiegoś napastnika czy zawodnika, który ma pchać waszą ofensywę, to nie jest to do końca zawodnik, którym będzie wam się dobrze grał. Tak więc słuchajcie, ja miałem dosyć mieszane uczucia na temat Pola Pogby, ale nie mogę go, broń Boże, ocenić źle. Po prostu spodziewałem się czegoś innego, troszeczkę te statystyki działają inaczej niż mi się wydawało, więc nie jest to do końca zawodnik właśnie taki stricte do ofensywy. Jest to przeciwieństwo na przykład Kevina De Bruyne, który w ataku jest w stanie robić rzeczy znakomite. Myślę, że jest to kwestia wykończenia i może jest to kwestia po prostu pewnych cech lub braku pewnych cech. Coś mi tutaj nie grało, ale ogólnie oceniam Pola Pogbę bardzo dobrze i mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i co? To był Koza, kanał Koza Sport. Na razie. Piona.